up. Ciężki, kurde, ja jestem ospejowany. Ja mam za dużo spej. No? Było zajebiste, tak, klatka. Ja wyszłam, ale taka mruga, wiesz, zasłuchają, ale... Jaki labirynt, ludzie! Tak, jak idzie. No, nagrywam. Poczekaj. Trzeba się trzymać prawej strony, jak się nie chce zgubić w takich rzeczach. Nie, nie, ja nie idę, wiesz co, nie znam rozkładu pomieszczeń, a tutaj jest co sekunda inny korytarzek. Naprawdę? Ale robi wrażenie, chcesz zobaczyć? A może ja zobaczę. Nic nie ma, ja mówię, ja znam takie pomieszczenia i w ogóle... Tylko uwaga tutaj przy wchodzeniu. Całe miasto zwiedziłem. Tutaj luźno, na dole jest ruchomy ten, gruz. Ale to jest taki klimacik, czuję się za żółtą linią właśnie, kurczę, wiesz, nic nie przygotowane. I właśnie jest taka zasada, że jak nie znasz pomieszczeń, to trzymasz się prawej strony cały czas. No, zobacz, masz następne. No. W czerwą będę jak szpitala, tak jak podejście. No. I potem masz się cały czas, nie musisz się upadek. Nie kumam. Idziemy dalej tym prosto, bo jak zobaczymy, to będzie jeszcze umieć. Kasa się przydaje. No. Tam jest wyjście. I cały czas mówię, że tam jest. Tak, tak. To jest drugie wyjście.
jest takie wyjście. A jest tam jakiś ten otwór? Nie, to nie jest takie wyjście. To jest... Tak, tu jest drugie wyjście. Dobrze, bym się zasmała. Tak, ja patrzę, no. Ciekawe, gdzie tam. Pewnie tam też są jakieś świetle, nie? Bruk. Tu są w ogóle jakieś takie... Bruk. Mam jest jakieś za... tam służby. A, to już tutaj. Już się wydawało dłuższe w tamtą stronę. No, bo nie znasz, co tak. Się wydarzy. Tylko to trzeba, wiesz, być przygotowanym już i lepsze oświetlenie niż komóreczka.